Tym razem, moi drodzy, mamy przesyłkę równy z daleka, o której już wspominałem na jednym z shortów. W tej przesyłce znajduje się NWT200. Tak już wtedy mówiłem po rozmowach z kolegami na czacie, telefonicznie. Postanowiłem sprawdzić sobie jeden egzemplarz. Możemy go tutaj ładnie w tej chwili otworzyć. Nie miałem czasu na rozpakowanie jeszcze. Niestety okres przyświąteczny to dużo prac. Więc nadrabiam zaległości. Kaczuszka bardzo dobrze zapakowana. Tutaj mamy przewód USB. USB-A, USB-B. Do podłączenia urządzenia do komputera. A tutaj znajduje się całe urządzenie. Bardzo dobrze zapakowane. Tutaj mamy zestaw konektorków pomiarowych, dzięki którym będziemy mieli możliwość podłączenia się pod złączki BNC na złącza RSMA. A tutaj znajduje się bezpośrednio nasze urządzenie. Bardzo ładnie wykonane. Z jednej strony mamy złącze USB, z drugiej mamy wejście-wyjście 50-ohmowe od 50 kHz do 200 MHz. Wykonanie bardzo ładne. Mamy podaną częstotliwość zegara dokładną. Jest to przydatne przy kalibracji programu. Możemy dokładnie wprowadzić sobie te dane z zegara, które tutaj producent podał, dzięki czemu będziemy mieli dokładniejsze wskazania w programie na wykresach. Tak więc w tej paczuszce, moi drodzy, mieliśmy NWT200 wraz z zestawem kabelków przejściówek, dzięki którym możemy się podłączyć pod inne złączki. Oraz zostaliśmy jeszcze kabelek USB do podłączenia do komputera bądź laptopa. Tak więc to by było w tej przesyłce. Moi drodzy, po rozpakowaniu paczki z NWT200 postanowiłem jeszcze do tego filmu dołączyć moment prezentacji tego naszego urządzenia, co my tutaj mamy w zestawie. Mimo że na filmie mogliśmy zobaczyć, co się znajduje z tym urządzeniem, a mianowicie mamy w zestawie przewód USB. Jest to przewód USB AB. Nikomu nie muszę tłumaczyć, jak taki przewód wygląda. Z jednej strony klasyczne złącze USB, z drugiej złączka USB-B. Typowy, klasyczny przewód drukarkowy. Takie coś dostaliśmy w zestawie z naszym NWT. Oraz dostaliśmy zestaw przejściówek i kabelków do podłączenia z BNC na złącze SMA, gdzie możemy dokonywać pomiarów innych urządzeń, przystawek, które wykorzystują tego typu złączki. Jest to odcinek przewodu około
25 cm, może 30 maksymalnie. Przewód naprawdę jest bardzo ładnie zarobiony z obu stron. Nie ma jakichś problemów, żeby gdzieś coś wystawało, jakieś przewody. Tak więc w zestawie znajdują się również dwa takie odcinki przewodu z dwóch stron zakończone wtyczką SMA. Oraz otrzymaliśmy również dwie takie przyjściówki BNC z gniazdem SMA, gdzie taki oto przewód z taką tą wtyczką możemy na spokojnie do tego zestawu podłączyć, przykręcić i takim to sposobie mamy przygotowaną, gotową przyjściówkę do podłączenia układu pomiarowego, gdzie z jednej strony jest wyjście typowo SMA, a naszego NWT potrzebujemy wejść wtykiem BNC. Tak więc w zestawie otrzymujemy również dwie dobrej jakości przyjściówki BNC na SMA. No i przechodzimy do najważniejszego, czyli samego urządzenia NWT. Otrzymałem, jak widzicie, we woreczku strunowym, w grubym woreczku. Jest to metalowa, aluminiowa puszeczka. Z jednej strony mamy złączkę USB służącą do podłączenia do komputera. Opisy po chińsku. Z tej strony mamy wejście i wyjście na wtykach BNC, a pod spodem mamy dokładny zegar DDS, który będzie przydatny przy konfiguracji urządzenia w programie, aby wykonywane pomiary były jeszcze dokładniejsze. W tej małej, krótkiej części dogrywającej do unboxingu NWT możemy sobie opisać te wyprowadzenia, które są po chińsku, które jest wejście, które wyjście. Do tego posłużymy się prostym urządzeniem. Jest to etykietka. Używam takiej prostej metkownicy. Jest to metkownica Dymo. Drukuje na taśmach. I możemy sobie okleić naszym tutaj przetłumaczonym językiem, które jest wejście, co tutaj pisze. Wiemy, że coś 50 kHz do 200 MHz, ale co tutaj jest napisane po chińsku, trudno powiedzieć. Posłużymy się translatorem. Wykorzystamy do tego celu chociażby Google'a. Najprostszy sposób, aby nam to Google przetłumaczył. Możemy sobie podświetlić, zobaczymy, co nam tutaj powie. Jest to po przetłumaczeniu sprzęt do badania charakterystyki częstotliwości. Możemy sobie to uwiecznić. Poniżej mamy zakres pomiarowy 50 kHz 200 MHz. Możemy sobie to już opisać. Tak. Zakres pomiarowy. Pomiarowy. I tutaj mieliśmy 50 kHz, 200 MHz. 50 kHz. Zobaczmy, czy mam ten myślnik, gdzieś powinien być. Jest do 200
duża literka MHZ. Możemy sobie wydrukować. Wyszło to dosyć małe. Spróbujmy to troszkę powiększyć. Mogę maksymalnie 24 punkty zrobić, ale to będzie 12, jak to wyjdzie. Kwestia w tym, żeby nam się to zmieściło na rzutce. Okej, może być. Możemy sobie teraz odkleić papierki. Możemy sobie nad tym nakleić. O co tu chodzi? Mamy przetłumaczone. Kolejnym naszym tutaj tekstem, który chcieliśmy przetłumaczyć, był ten napis wyżej. Był to sprzęt do badania charakterystyki częstotliwości. Jeszcze dokładnie. Tu sobie wydrukujemy. Być jest sprzęt. A jeżeli to zrobiliśmy, będziemy teraz znowu liter pisać. Badanie. Charakterystyki. Częstotliwości. Możemy to sobie jakimś małym czcionkiem zrobić, aby się nam to zmieściło. Mamy, możemy to sobie przykleić. Kolejnym, w sumie to nawet nie trzeba tego tłumaczyć, do czego służy ten port. Podłącz do gniazda USB komputera. Tego nie musimy. A możemy sobie opisać. Jak robimy wszystkie, to wszystkie złączki. USB. Opiszmy komputer. Ktoś by szukał takiego sposobu do opisywania różnych rzeczy, polecam te drukareczki, bardzo fajne. Używam bardzo często przy budowie sieci komputerowych do opisywania patch paneli, gniazd komputerowych. Bardzo fajne urządzenie, naprawdę z miłą chęcią polecam. Ostatnimi rzeczami, które nam tutaj zostały, zostały dwa złącza z przodu. Zaraz zobaczymy. Które jest wejście, które jest wyjście.
tłumacz. Z tej strony mamy wyjście. Z tej strony mamy wejście. A tu mamy wejście. Czyli mamy wyjście 50 ohm i wejście 50 ohm. Teraz sobie zróbmy wejście. Jeszcze mogę dopisać 50 ohm. 50 ohm. Zróbmy to większe i naklejmy to na już istniejącym nożem, a z tej strony mamy wejście 50 ohm, wejście 50 ohm i blokujemy. Drukarkę możemy wyłączyć i takim to sposobem mamy całe opisy w języku chińskim przetłumaczone. Wydrukowane nowe opisy po polsku i przy późniejszych pomiarach nie będzie problemu z pomyłką, jeśli chodzi o gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście. Idę w pomocy. Nożek, zaraz sobie to ładnie ścięty fragment. Chyba przyjdzie czas zmienić ostrze. I takim to sposobie, moi drodzy, mamy opisane w języku polskim nasze NWT. Tak więc, moi drodzy, dziękuję za uwagę w pierwszej części, jeżeli chodzi o NWT-200. Już niedługo druga część filmu o NWT, gdzie zainstalujemy i skonfigurujemy nasze NWT na komputerze oraz pokażę, jak prawidłowo skonfigurować zegar. Spróbujemy sobie ustawić i zmierzyć proste, podstawowe rzeczy tym urządzeniem. Tak więc, moi drodzy, dziękuję za uwagę i zapraszam niebawem na kolejną część. Pozdrawiam, hej!